Witamy wszystkich serdecznie. 3 listopada 2024. Pozdrawiamy Grzyby Podlasie oczywiście. I pierwsze nasze wspólne grzybobranie od ponad miesiąca razem. Więc zapraszamy wszystkich na film. Zapraszamy do subskrypcji, lajkowania i komentarzy. Zaszliśmy do pierwszego naszego miejsca i ponad 10 prawdziwków, więc zapowiada się świetny dzień. Więc na trzymać... powitanie twoje. Właśnie. Dziękuję. No powitanie minus jeden jest na Podlasie, więc minus trzy było. Więc w każdym razie zapraszamy wszystkich na film. Zapraszamy wszystkich na film. Pa. Pierwsze grzybki w Polsce. Zobaczcie. Tylko co weszliśmy. Ania jest uśmiechnięta. A, zaczynamy film teraz, ale to będzie początek. Tutaj mamy pierwszego prawdziwka. Tylko co wszedłem do lasu. Tutaj dwa następne. 3 października. Kierunek Kruszyniany. Października. Jakiego października? Listopada, drodzy moi. Tu 4. Dosłownie minus 3 stopnie. No może teraz 2. Ale tak się pięknie zaczyna. Ania już robi zdjęcia, a to dopiero początek. Więc zapraszam wszystkich na film. Zobaczcie, drugi. Ania znalazła takiego w liściach. Jest, o, drugi obok, malutki. To wrócimy tutaj za kilka dni. Ale ten to taki świeży, wydaje mi się. O, super. Super borowiczek. Najładniejszy dzisiaj. Numer 5. Kolejny, zobaczcie, taki ładny. Widoczny, z ciemnym, pięknym kapeluszem. No, takie można zbierać, takie przynajmniej widzę. Właśnie się śmiejemy z Anią, że jak są pod liśćmi, to ja takich nie jestem w stanie zobaczyć, a ten jest super. Znaleźliśmy kilka, ale ten jest chyba najładniejszy dzisiaj. Zobaczcie, jaki piękny. Naprawdę. Super wygląda. Ania tam buszuje. Bardzo dużo muchomorów tutaj rośnie. Więc może znajdziemy następnego jeszcze. To dopiero pierwsze miejsce, więc... Super, chyba numer 7. Dobra. Mam kolejnego w takim lesie typowo sosnowym. Teraz wam pokażę od drugiej strony. Może jeszcze drugi gdzieś siedzi. Jest bardzo blisko tego miejsca, który przed chwilą znaleźliśmy inne grzybki. Gdzie on? O, tutaj. Z tej strony może będzie lepiej. Prawdziwek? Prawdziwek. Tak wygląda. Chude trzonki, nie mój typ, ale do suszenia super. Może warto będzie się przejść tędy kawałek, zobaczyć. Zobaczmy, jak on wygląda. A, one ledwo się trzymają po prostu w ziemi. O, taki już nie bardzo stary, ale na pewno zdrowy. Super grzybek do suszenia. Przechodzimy praktycznie tym laskiem i... Ania teraz znalazła, właściwie ja przyszedłem i nie zobaczyłem. To jest chyba drugi, ale już stary, ale tutaj mamy kolejnego borowiczka fajnego. Może tutaj się trzeba połazić po tym lesie. Może tak przelecimy się po tych szeregach, co? No właśnie. Chwila, moment, ale tutaj to trzeba jeszcze zobaczyć, bo tutaj były prawdziwki w tych brzuskach. No nic. Super, kolejny. Kolejne super gatunki. Tanie czubajki. Wezmę dwie do domu, mam ochotę zjeść. O, tutaj też 3 są, właśnie nie wiem. Nie, te dwie duże wezmę. Tej małej to już nie będę brał. Ania tam buszuje, też mówi, że ma kanie. O, jaka fajna. Super, takie idealne. Na kotleta. Dawno nie jadłem, a dzisiaj mam ochotę. Więc w takim masku szukamy grzybków teraz i jedziemy na kolejne miejsca. Trochę kań wpadło do koszyka, ale powiem wam, że jest zimno. Ręce po prostu marzną. Czemu? Jakie ciepło. Ani ciepło. I Ania tutaj właśnie weszła i mówi, a mam ochotę. Był totalnie przykryty. Mam ochotę zobaczyć, co tutaj jest. Zobaczcie, jaki piękny, młodziutki, schowany pod liśćmi. Więc wydaje mi się, że tutaj sporo tych grzybków jest, których nie widzimy. No ja widzę te, które wystają, a niestety. No, więc idziemy. To jest dopiero pierwsze miejsce. Ruszamy dalej, a koszyk pełny. Przyznam wam, że wczoraj jeszcze byłem we Włoszech i tam było dużo, dużo cieplej. Tutaj już czuję się tą jesień pod względem takim, że jest chłodno. Liście już są tak głównie na ziemi. Las wygląda zupełnie inaczej niż wyglądał kiedyś.
Wszystko się w ciągu miesiąca zmieniło. A tutaj drugi jest Aniu chyba. Albo mi się wydaje. Tak. Zobaczcie. Drugi. Tu prawdopodobnie trzeci. O, widzicie jak się szuka? Wystarczy jednego znaleźć i wszystko jest pod liśćmi. No właśnie. Więc trzy sztuki. Zobaczcie jaka super sprawa. No. Fajnie się zaczyna. Zobaczymy co dalej. Te są piękne, naprawdę. Co przed chwilą znalazłem, te cztery sztuki. I tam jeszcze, zobaczcie, świeże, młode, piękne grzyby. A teraz na skraju właśnie rośnie taki też super grzybek. Ślicznie wygląda, przyznam wam. O, tylko nóżka taka bidna. Piękny, jakby miał trzy razy grubszą nogę, to byłby piękny. Czy trzon. Zaraz ktoś będzie mówił, że nie mówię tak trzeba, ale to nic. No mam nadzieję, że to nie koniec, ale to dopiero wczesna pora. Ale ładnie wygląda, naprawdę ładnie wygląda. Ciemnobrązowy kapelusz. Zobaczcie jakie tutaj mamy już grzybki w tym lesie. Część zostało w samochodzie z tamtego lasu. Tu mamy kolejnego. Mega fajny. Fajnie, że one są zdrowe. O kurka, jaki fajny. To prawda już nie jest pierwszej świeżości. Najważniejsze zakryć miejsce, żeby nie wysychało. Fajny. Podoba mi się. No i jeszcze trochę i zaraz będzie pełny koszyk. A dopiero szukamy właśnie w takim lesie. Ania sobie chodzi. Kolorystycznie dobrana jest idealnie. Brazylia w lesie. Żółto, żółto-niebieska. Dobra. Dzisiaj liczymy na kilka koszy prawdziwków do suszenia. Przed chwilą właśnie rozmawialiśmy, że ciekawe, ile takich małych grzybów jest pod liśćmi. Przyznam szczerze, że machnąłem tutaj nogą te liście, a teraz je przysypałem znowu i zobaczcie, co my tu mamy. O. Więc jest masę grzybów, które są po prostu niewidoczne. Śliczny młody borowik. A przed chwilą naprawdę rozmawialiśmy o tym, czy są małe tutaj, czy nie. Ania mówi, są, tylko my ich nie widzimy. Świetnie, że się pokazują małe, to znaczy, że cały czas będą grzybki. Super. Jest kolejny. Ania mówi, że ostatnio bardzo mocno wiało, dlatego te liście trochę, nie wiem, tutaj zmieniały miejsce i odsłaniały takie piękności. Ale ten to jest śliczny. No kurde. Przyznam, że podobają mi się takie grzyby. Ale się cieszę, że są znowu tutaj w Polsce. Naprawdę. A to dopiero pierwszy dzień. Wczoraj wróciłem samolotem, a dzisiaj na grzybach. Typowe Adam. No. Super, cieszę się, pokażę wam co mam w koszyku. O, zapełnia się powoli. Super wygląda. Jest kolejny. Jaki Aniu. O! Ojojojojoj. Dobrze, że nie patrzę. No właśnie. Jak on wygląda? O taki. No taki, jak ładny, prawdziwy. Ładny. Super. One tutaj w tak tych rosną liściach właśnie. To mają długie nogi. No właśnie, bo muszą wyjść do światła. Kurczę, no zobaczcie, koszyk się zapełnia. Na pewno już mamy jeden koszyk pełny. A to dopiero 9 godzina, więc początek dnia. W takim lesie. Bez liści, liście na ziemi. Ale fajnie. Czekały na mnie po prostu. W Białymstoku. Wracaj Adam, wracaj. Czekamy na ciebie. O, jo, koszyk pięknych prawdziwków. Super. Tutaj mamy dwie piękne kanie. Tam Ania mówi, że trzecia. Ale to co chcę wam pokazać, to kolejne prawdziwki. Tutaj jeden. Tutaj drugi. Ten wygląda mi na usiadkowanego, ale nie jestem pewny, zaraz sprawdzę. Jest mocno, ale one są super, naprawdę. Zostały trochę wody i są świeże, piękne grzybki. Następny? Zobaczcie. No, one po prostu ewidentnie na nas czekały. Cztery sztuki. Tu kolejny. Tutaj następny, tylko ten przewrócony już jest. O, ale ktoś go przewrócił, ale jest wyschnięty. Niesamowita sprawa. O, włożymy. O, tutaj jeszcze jeden. Ja już tego widziałam. Chyba widziałam z tamtej strony. Dobra, bez przesady. Ale pełny koszyk będzie znowu.
postanowiłem dograć, tylko pamiętacie jak tutaj tego nagrywałem przed chwilą, a Ania mówi, tutaj zaczęła robić zdjęcia, mówi, a tego widziałeś? Ja mówię, nie. A tego widziałeś? Nie. A tu? A nie, tu? Nie, nie. A ja... Dobre żarty, normalnie cieszymy się niesamowicie, grzybki są, pogoda super, towarzystwo ekstra jak zawsze, więc czego nam więcej chcieć. Pokażę wam tutaj też, że inne grzybki rosną, zielonka. Ja nigdy zielonek w takich lasach nie zbierałem. Praktycznie tutaj mamy fajnego prawdziweczka, Ania. Ania u siebie, ja mam borowiki. Tutaj znalazłem właśnie takiego borowika. Ja znalazłem fajne maślaki, które są ciemne. I Ania tam jeszcze mnie woła. Coś jeszcze, chyba zielonki. Pod zielonki, jeszcze inne grzybki. O, zobaczcie. Od zieloneczki. Tutaj też zobacz, Aniu. No, też właśnie. Oj, tu, o, zobacz. No. Ale będzie dzisiaj znowu gatunków grzybów w koszyku. Super. O, zobacz. Dobra, trzeba tutaj ostrożnie chodzić. O, następna zielonka. Takie ładne. Takie ładne, rzeczywiście. Dobra, super. Ja to się cieszę, ja lubię. Tak dużo różnych. O, tutaj nadepnąłem coś. O, ja tutaj mam, Aniu, patrz. O. Trzeba uważać, jak się chodzi, bo można... Ale trafiliśmy na miejscówkę pod zielonek. Super. Jeszcze mamy tyle miejsc do obskoczenia, nie wiem. A o trzeciej ciemno się robi. Coś nie tak. Powiem tak. Półtora miejsca na razie obeszli się. Tu są pod spodem prawdziwki. Znalazłem takie fajne maślaczki, które wziąłem. To poprzednie miejsce. Tutaj zielonki i kanie. I kanie. Zaraz to wszystko ogarniemy, żeby było ładnie posegregowane i ruszamy dalej na kolejne miejsce. Jesteśmy po drugiej stronie i ten las wygląda zupełnie inaczej bez liści. Widno tylko jeden po tej stronie na razie grzybek. Zobaczcie. Ale fajny. One bardzo słabo siedzą tutaj naprawdę w tej ziemi. No już taki, tutaj trochę młody, trochę starszy. Fajny, pierwszy. Opróżniliśmy koszyki, mam trochę, mam maślaka i gąsówkę. Szukamy dalej. Kolejne dwa rosną przy samym drzewie, ale były pod liśćmi. Ania tutaj po prostu te liście zabrała. Zupełnie inne niż takie, a może dlatego, że niewybarwione, że nie miały światła. W każdym razie trzy do kolekcji. A, wyciągać od razu? No tak. Oj, one w ogóle się nie trzymają. Nie wiem, ten się... No tak. W ogóle się nie trzymają podłoża. Zobaczcie. Tak. Do suszenia. Super grzybki. Tutaj chcę wam pokazać, jak pięknie borowiczki rosną w liściach. Zobaczcie. Super świeżutkie, młode, śliczne są, naprawdę śliczne. Zmieniliśmy las i zupełnie inaczej wyglądają. Znaleźliśmy wcześniej dwa, a teraz dwa takie piękne. Naprawdę. Bajka z takimi ciemnymi kapeluszami. Bardzo mi się podobają. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś znajdziemy tutaj. Jesteśmy na nowym miejscu. Tutaj chcę wam pokazać fajne podzielonki. Jak rosną zupełnie inaczej niż wcześniej. Wcześniej były w liściach, teraz są w mchu. Znaleźliśmy kilka fajnych prawdziwków, kilka kań i jeszcze co chcę wam pokazać. Wodnicha późna. Mam ochotę spróbować ją. Tak jak mówiłem, nigdy nie jestem znawcą, ale za każdym razem staram się dokładać jakiś grzybek, który poznam, więc powoli, powoli. Nie ma tego dużo, ale zawsze jeden, dwa, trzy gatunki w sezonie poznaje, więc jest fajnie. Zobacz, jakie ogromne podzielonki. Tutaj. Tutaj. Tu. 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 Nie no, super. Pół koszyka podzielonek. Tu. Ekstra. No, zbieramy. Nie ma szkoda czasu, bo jeszcze tyle miejsc do obskoczenia, a już jest późno. Zmieniliśmy za nią las. Tutaj przyszliśmy na zielonki, podzielonki. Tutaj było dużo borowików usiadkowanych. O, Ania jeszcze podzielonkę
trafiła, ale chcę wam pokazać borowika pięknego. Ciekawe, czy jest szlachetny, czy usiatkowany. Chyba szlachetny. Szlachetny. O, fajnie wygląda. Kilka zielonek, kilka podzielonek. Ruszamy tam dalej na miejsce i mam nadzieję, że później na drugą stronę, gdzie są rydze. Więc zapraszam dalej do oglądania. Przyszliśmy tutaj znaleźć trochę rydzy, ale wydaje mi się, że już ich nie będzie. Chciałem pokazać taki czarci krąg. Nie mam pojęcia, co to za grzyby, ale normalnie uformowały się w okrąg. Widzicie sami. A, do środka mam nie wchodzić. Nie można? Dobra. Może dostanę jakieś super mocy. Rentgen w oczach i w wszystkich liściach będę widział prawdziwki. No nic, idziemy tam na górę, żeby spojrzeć, czy są prawdziwki. Idziemy na górę, tam gdzie jest taka nasza miejscówka. Ale najpierw zobaczyłem te dwa. Przyznam szczerze, że teraz są trochę odgarnięte. Ale ten wyglądał mi tak jak nie prawdziwy. Ale zobaczcie, jakie piękne sobie dwa borowiczki stoją. Potem zawołałem Anię, że mam. Odwróciłem głowę. I ten z góry to wygląda tak naprawdę, no nienaturalnie. Ale zobaczcie, jaki śliczny. Biały rancik. Piękny grzybek. Trzy piękne prawdziwki w jednym miejscu. A przed chwilą stąd samochód odjechał i... Myśleliśmy, że już kompletnie nic nie będzie. No, ale to tak jest. Nie zawsze można znaleźć wszystko. Właściwie zawsze tak jest, że nie można znajdować wszystkich grzybów. No nic. Fajne. Szukamy dalej. Zapełniamy koszyki. Zeszliśmy na taką naszą miejscówkę z rydzami. Ja tam jednego znalazłem. Tutaj Ania ma kolejne trzy. I maślaczki jeszcze takie są. Zobaczcie, jakie fajowe. Pyk, pyk. Maślaczki. To maślaki ogromne, a nie maślaczki. No właśnie. Nie, nie będę brała. Ale jeszcze coś chcę wam pokazać. Grzybki wyglądające jak zielonki. W takim ogromnym... podzielonki, ale w takim skupie. O tutaj, zobacz. O, podoba mi się las, bo jest dużo różnorodności. Nie, o to, zobacz. Ja wiem, ale chodzi o to, że bardzo podobne. Zobaczcie, ile tego jest. I takie grzyby, i takie, i tam jeszcze inne. To mi się podoba. Dobra, szukamy dalej rydzy, bo ja lubię bardzo. A niestety we Włoszech nie mogłem ich szukać. A, zapraszam też wszystkich do oglądania moich wcześniejszych filmów, bo były nagrywane z Włoch, z Szwajcarii, z Francji. Chyba nie wstawiłem jeszcze. No nic. Idziemy szukać dalej tam, na podzielonki, zielonki. Chciałem wam pokazać, ile kań tutaj jest. Już nie bierzemy ich chyba. Dosyć. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wydaje mi się, no ja dwie wziąłem, ale już tak mi się nie chce. Może jak ktoś inny sobie weźmie. No i tutaj przyjechaliśmy na zielonki. A jest bardzo dużo liści, więc ciężko będzie je znaleźć, tak mi się wydaje. Ostatnie nasze miejsce, ale ciemno się robi, więc trzeba uciekać do domu. Zobaczcie, przyszliśmy tutaj na zielonki pod zielonki. Dwie kanie wziąłem dla siebie do domu. A tutaj takie na pożegnanie piękne borowiki czekały na mnie. Zobaczcie, jakie super. O, ten ładniejszy chyba. Piękne grzybki. No nic, teraz muszę podsumowanie zrobić i uciekamy do domu, bo jest godzina trzecia, a robi się ciemno, bo pochmurno się zrobiło i dlatego. Więc tak, ostatni kadr wygląda, dwa piękne borowiki i ruszamy do domu. Myślałem, że to będzie koniec, ale zatrzymaliśmy się na parkingu. A zobaczcie, co tu się dzieje na parkingu. To wszystko to są rydze. Na 100%. A jak? O! 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 A szukałem dzisiaj rydzy wszędzie. No właśnie, samochód stał i zostawił takie grzybki. No właśnie, tak to jest. Dobra, ja nie narzekam, ja zawsze się cieszę z tego, co mam. Więc zbieramy, robimy zakończenie i za chwilę się widzimy. Tak wygląda nasze wspólne grzybobranie z Anią. Jak sami widzicie, dwa piękne kosze super borowików i o dziwo są takie malutkie jeszcze. Więc warto
dalej zbierać grzybki, bo na pewno się pojawią niedługo. Zobaczcie same przepiękne rydze, młodziutkie, gąsówka, podzielonki, zielonki. Jedna, ja nie wiem, czy to nie jest czaśnica, ale nie jestem pewny. Podgrzybek i trochę maślaków pod spodem. Mamy kosz kań, który oddamy pewnej osobie. W każdym razie zapraszam na moje filmy, które były z Włoch, bo nie było jakoś zbyt wielkiej oglądalności, ale to nic. W każdym razie niedługo kolejne filmy. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam serdecznie. Pa.